Dzień dobry. Dzisiaj taki mod licznika. To jest licznik z graną grafiką. Zwykły licznik Mondeo S-Max Galax. Będę go wymieniał na licznik z Kugi MK3 Full Digital, coś takiego. Poszedłem za modą, co chłopaki robią na MK5 Slim. Zakładamy i będzie dobrze. Zakładamy, przerabiamy, bo niestety licznik kupiłem z benzyny, tak jak tu widzicie, gazolin i kilometry, czyli tu będzie 8000 obrotów, a ja mam 6, tak jak w dieslu. Najpierw muszę jechać z tym licznikiem do Andrzeja, przerobić go na diesla i dopiero później będę się bawił w szycie tego licznika, żeby go tutaj wsadzić. I zobaczymy, jak to wygląda. Na pewno mi będzie jeszcze potrzebny kambus od Karola, żeby działało poprawnie sterowanie na kierownicy, żeby tam wszystko było ok, funkcjonalne. Ok, teraz muszę wyciągnąć licznik, bo tamten mam już przygotowany. Widzę, że tu ktoś nie dosprzątał, sorry, to nie ja sprzątałem. Ok, trzeba to wypiąć do góry. Z tej strony też. Ale chyba bez plastikowych łyżeczek ani się nie obejdzie. Wyszło ładnie, sorry za ten bałagan. Teraz muszę wyciągnąć schowek na drobniaki. Tak jak teraz, ściągniemy do siebie na tych spinkach. Teraz klucz 7 mm, raz, dwa, dwie śruby trzeba tu odkręcić. Tu wkładamy łyżeczkę i kładziemy to same, całość na dół. Jak odkręciliście te dwie śrubki, to możecie tu wytrzeć kurz. Tak jak ja, to trzeba złapać tu, tak jak teraz. I po, o, tu. Oczywiście kufra nie otwierajcie, tak jak ja otwarłem. I to trzeba wypiąć tutaj i położyć na dół. Te spinki łapiecie. Odpinając to, niestety mi się rozlazł ten plastik. Będę musiał użyć spawarki do plastików i poprosić kolegę, żeby mi to zespawał. Ok, to odpiąłem. Tutaj śrubeczka. 7 mm, jak to w Fordzie. Odkręcamy po jednej stronie, po drugiej stronie, o, w tym miejscu, i wyciągamy całą tą chromowaną ramkę. Ok, jak wyciągnęliście tą ramkę, to teraz macie tak: pierwsza, druga, trzecia, czwarta śrubka do odkręcenia, klucz 7 mm. I tutaj mnie identycznie się wyciąga licznik w S-Maxie, Galaxie i w Mondeo. Wyciągamy licznik na tą stronę, na bok, w tą stronę. Kierownica maksymalnie do siebie i na dół. Wtedy macie fajny dostęp, żeby odpiąć tą kostkę tam i wyciągamy licznik. Mody, kurwa. No i tak Andrzej przerobił mi na diesla. No tak, widzieliście, licznik był z benzyny. O, łapie osość. Gazolin. Kilometry. Czyli tu było 8000, przerobione jest na 6, będzie idealnie pasował do diesla. Licznik można robić w każdą stronę, na hybrydę, na diesla, na benzynę. A tak między nami, to zobaczcie, jaka jest różnica między licznikiem bezramkowym, którego przerabialiśmy, a licznikiem z Kugi. No, powiem wam, że kolosalnie większy ten licznik jest. Teraz naszła mnie taka refleksja, czy takiego licznika nie wcisnąć sobie do Mustanga, bo jest wymiarami bardzo podobny. A nie ma tak Full Digital, jest dużo tańszy niż Mustangowy Full Digital. Ok, mam tak zrobione, że po prostu do tej kostki dopiąłem kostkę, którą kupiłem razem z licznikiem. Tak wygląda kostka do, słuchajcie, tak wygląda kostka do Kugi. Focusa, o dziwo, identyczna jest do Forda Mustanga. Wpinałem już licznik z Mustanga, działa, to jest śmieszne. A to jest kostka do naszego licznika. Też nie wszystkie piny są wykorzystane. Ok, teraz trzeba kambusa, żeby mi pełnoprawnie działały wszystkie guziki na tym liczniku. Chłopaki, coś wam pokażę, bo nie uwierzycie, mój Edek. Licznik, nie wiem czy widać, licznik stary z Mustanga czyta wszystko, baterii, voltage, wszystko czyta.
Vacuum, transmisja, temperatura, ten, no jest zgaszony, nie? Intake, wszystko. No trzeba by tam przestawić na ten, nie? Ale szok, co wy na to? Okej. Zobaczcie nad ST jedno drugie. Coś pięknego, przechodzi jedno w drugie, widzicie to? Licznik przykręcony tu na śrubkę. Tu na śrubkę, tam u góry ucięte jedno ucho, tu w tym miejscu, tu drugie. I teraz kupiłem ramkę do licznika, taką na, za 40 zł. Odciąłem już jedno ucho Dremelem, bo mi przeszkadza. W starym liczniku były uchwyty na to. Odciąłem drugie, jeszcze muszę odciąć trzecie i czwarte. Taką takim czymś. Finalnie to mi chodziło, że stary licznik miał tu uchwyt, tu uchwyt, tu uchwyt, tu uchwyt. Na tą właśnie ramkę. Żeby nie zniszczyć sobie ramki, kupiłem drugą. Całe 45 zł na Allegro. Odciąłem uszy z tej ramki. Te, które tu wchodziły. Z tamtej ramki. I finalnie wygląda to tak. Tu jeszcze będę musiał przekombinować, bo się zrobiła dosyć spora szczelina. Widoczna tylko z boku, od czoła nie. Jeszcze troszkę porównań, docinania, układania, ale widzę, że będzie to grało. Okej. Też na razie jest przyłożony, jeszcze nie skręcony, ale finalnie tak to wygląda. Nic nie ma przytłumionego ramką. Naprawdę mega przyjemnie się patrzy ten licznik. Ok. Licznik zniwelowany. Więcej się już nie da. Wyciągnąłem z tego wszystko, co się da. Tu musiałem delikatnie podszlifować ramkę i tutaj też, bo zbierała się licznik. Wygląda to finalnie w ten sposób. Licznik ma tryby. Camboxa wziąłem od Karola Poradowskiego z MK5 Team. Praktycznie 100% wszystko działa. Teraz to wszystko ładnie potegować. Tutaj muszę wkleić nad tą ramkę tą matę, co wygłuszałem drzwi, żeby wszystko ładnie ciasno się spasowało, bo jak widzieliście, odciąłem uszy. Ale finalnie wygląda to tak. Licznik mega fajny. I teraz wam powiem coś ciekawego. Przy tym liczniku Sync 3 wydaje się malutki. Ok. Licznik skończony. Licznik by nie działał, jeżeli by nie był zamontowany moduł od Karola. Moduł od Karola robi dużo fajnych rzeczy. Z automatu wyłącza start-stop. Pokazuję wam takie funkcje jak stan DPF-a, kiedy ostatnio się wypalał, stan kiedy się wypala, temperaturę oleju skrzyni biegów, temperaturę płynu chłodniczego, ciśnienie do ładowania turbiny, tak jak teraz widzicie, guziki na kierownicy są 100% funkcjonalne, możecie sobie spokojnie zmieniać tryby jazdy, tak jak teraz. Sportowy, według mnie najładniejszy jest tor wyścigowy. A dlaczego? Zaraz wam pokażę, dlaczego najładniejszy jest tor wyścigowy. Teraz właśnie zmieniamy na tor wyścigowy. Chwilkę. Sorki. Ok. I dlaczego? Dajemy pełny gaz. Widzicie, jak fajnie u góry pokazuje.
kiedy zmienić bieg, kiedy automat ma zmienić bieg. Poza tym macie inne tryby jak Eco, ale kto by tam cię jeździł na Eco? Bardzo ładny tryb też jest, droga nieodtwardzona. Też mega fajnie wygląda. Ogólnie w opisie filmu będziecie mieli namiary na chłopaków, którzy ogarniają te liczniki, te moduły. Jeżeli się podobało, dziękuję za oglądanie, daj łapkę w górę. Powiem wam tylko jedno. Ten licznik naprawdę robi mega robotę. Starsze auto, bo już 16 roku, naprawdę jest mega odświeżone takim licznikiem. Dziękuję za oglądanie. Cześć wam.